Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do analizy ostatniej partii meczu o Mistrzostwo Świata, czyli 14. partia pomiędzy Renem a Janem Niepomniaścim. No i moi drodzy, fantastyczny mecz, fantastyczne zawody, dużo się działo, dużo nerwów, sporo błędów w, tych, w tym całym meczu się pojawiło. Ostatnia partia najważniejsza, dlatego że tutaj panowie przed tą partią mają po, równą, po równej ilości punktów i e, no, trzeba mieć naprawdę nerwy ze stali, żeby grać tutaj jedną partię właśnie o tytuł, tak naprawdę. E, no i e, cóż, ale pogratulować im, że doszli do tego momentu w życiu, jakim teraz właśnie są, więc to też jest fantastyczna na pewno dla nich przygoda w życiu. E, zresztą zawodowcy, e, moi drodzy, zapraszam do analizy od razu. Dink rozpoczął ruchem do 4, skoczek F6 ze strony czarnych, C4, posunięcie E6, Skoczek C3, goniec B4. Mamy obronę Nimcowicza na szachownicy. Jest E3, czyli tak jak grywał kiedyś Akiba Rubinstein. Jest Roszeda po stronie czarnych i goniec D2. Takie dziwne posunięcie na pozór. To taki powiedzmy ruch e, no, w moim odczuciu e, pasywny. Aczkolwiek e, no jest to posunięcie na pewno przygotowane przez Dinga, więc tutaj nie będę oceniał, bo e, osoby, które zaczynają swoją przygodę z szacha na pewno wiedzą, że figury należy próbować rozwijać bardzo aktywnie, na przykład w tym wypadku gońca na G5. No ale jest goniec D2. Posunięcie D5 ze strony białych A3, czyli próba wyjaśnienia tego gońca. Jeżeli oczywiście będzie bicie skoczka, to będzie odbicie gońcem. Potem Hetman C2 i normalny rozwój można tutaj stosować. Ale para gońców już po stronie białych. Zawsze oczywiście skoczek może wejść tego gońca, próbować zbić. Ale to są też ruchy i straty tempa, powiedzmy, żeby to zrobić. Goniec E7 ze strony Nep. Po skoczek na F3 jest ruch C5, czyli bardzo mocna walka o centrum. To jest bardzo ważne, nie bać się takich posunięć. E, tutaj nastąpiło bicie. Goniec znowu się poruszył i zbił na C5. E, zwróćmy uwagę, że ten goniec już ruszył 3 razy. Hetman zagrał tutaj na C2. I teraz czarne wybiły na C4. Goniec zbił na C4. I zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o strukturę pionów, to powstała no, taka symetria, można powiedzieć. Tyle, że białe mają tak ciutkę lepszy może rozwój, ze względu na to, że to wszystkie figury są już rozwinięte. Problem czarnych na pewno będzie polegał na gońcu C8, którego trzeba było wyprowadzić. Wprawdzie już czarne mają zrobioną roszadę, no ale to jest cały czas, powiedzmy, silnikowo równa pozycja, a tutaj zawodnicy z silnikiem mocno pracują, więc wiedzą, że nic się tutaj na razie nie dzieje. Nepo zagrał skoczkiem na D7. Zwykle właśnie ten skoczek na D7 w gambicie hetmańskim czarnymi e, z Stoi dobrze. On wspomaga tego skoczkę. Czasami może przejść przez F8, przez G6. Wieża D1: bardzo ciekawe posunięcie. Tutaj jest taki, powiedzmy, rentgen na Hetmana. Z planem można grać w przyszłości E4, E5, żeby próbować zbudować sobie też centrum, złapać więcej przestrzeni. Czarne wróciły gońcem na E7. Ruch na pozór wydaje się dziwny, ale jest to jak najbardziej normalne posunięcie. Goniec na C5 po prostu nie ma za bardzo przyszłości. Zwróćmy też uwagę, że białe też niespecjalnie. Chcą grać B4 i tego końca odstraszać, tylko na razie zajmują się swoimi figurami, i właśnie na podstawie tejże partii możemy sobie taki wniosek wysunąć, że tutaj rozwój figur jest bardzo ważny. Moi drodzy, w tym momencie Dink już zaskakuje i pokazuje Lwi Pazur, dlatego że zagrywa skoczek na G5. Nie przejmujmy się znakiem zapytania tutaj. Komputer to ocenia trochę gorzej, ale to nieważne, dlatego że tutaj na pewno Dink ma przygotowane takie posunięcie. Bardzo z jednej strony dziwne posunięcie, ale może być końśliwe, dlatego, że tutaj białe chcą próbować dać mata. Wiadomo, że to nie jest takie proste. Nastąpiło H6, bo tutaj skoczek też broni. No i po ruchu H6 nastąpiło H4. Zaraz do tego wrócę, ale... Jeszcze tylko cofnę i pokażę inną, troszeczkę bezpieczniejszą, taką spokojniejszą kontynuację. Mianowicie E4 byłby dobrym posunięciem i tutaj myślę, że czarne mogłyby zagrać Hetman C7, żeby bronić tego punktu E5. Przy okazji atakować gońca. No i ta pozycja byłaby jak najbardziej normalna. Tutaj można próbować grać na przykład skoczek B5. Może goniec uciekać na A2, na B1 i fajnie tam sobie próbować strzelać w obóz króla. Bardzo ciekawe pozycje, ale jednak tutaj skoczek G5 po stronie dinga i mi się to bardzo spodobało. Naprawdę idea tego ruchu grywał kiedyś tak Kasparow w swoich partiach. Zresztą nie tylko Kasparow. Bardzo ciekawa idea, warto się z tym czasami zaprzyjaźnić, jak chcemy próbować atakować. Tutaj ze strony właśnie czarnych nastąpiło H6 i H4. No i cały myk polega na tym, moi drodzy, że nie można tego skoczka teraz wziąć. Dlatego że odbijamy pionkiem. Jak odejdzie gdziekolwiek skoczek, to dajemy mata na H7. 7, otwiera się pięknie linia. A jeżeli czarne by na przykład chciały zagrać G6 i uwolnić się tutaj od tego mata, to zbijamy skoczka. No i tutaj, tak naprawdę, czy bicie skoczkiem, czy gońcem, bez większego znaczenia, tak naprawdę, bo i tak po wybiciu każdą figurą gramy skoczek E4. Otwiera się za chwilę linia, gramy goniec F6, i próbujemy króla po prostu atakować. Robi się tu po prostu gorąco. E, I śmiem twierdzić, że ta, ta pozycja mogłaby być już wygrana. Białymi. Nepo musi bardzo bardzo uważać, ale no na spokojnie sobie to rozgrywa i gra dobrze. Zagrał Hetman C7 i teraz Ding, no dosyć ciekawie zagrał. Znaczy, ciekawie, no spokojnie można powiedzieć, goniec E2. Ja tak patrząc na te pozycje, stwierdziłem sobie fajnie zagrał, dlatego że widzę taką ideę pod tytułem G4 i jeżeli skoczek tam gdzieś może się poświęci gdzieś tam życie na polu F7 czy F6 i potem będę grał G5 pionkiem z mocnym atakiem, ale to może być taka e, troszeczkę też fanaberia w blicu czy coś, coś w tym stylu może na pewno sobie pozwolić na coś takiego, ale w meczu o mistrzostwo świata w ostatniej rundzie, gdzie są nerwy i takie powiedzmy duże emocje, no bardzo ciężko pewnie tutaj taką decyzję podjąć. Ja jeszcze myślałem, żeby tutaj Dink mógł spróbować zagrać goniec A2, goniec B1. E, przypuszczam, że jakbym grał te partie białymi, to na taki plan bym sobie mógł pozwolić, ale to są zawodowcy, moi drodzy. Goniec E2 równie wygląda mocno. Wieża D8, ten król zawsze ma ucieczkę i Ding zagrał dosyć szybko wieża C1. Twierdzi, znaczy stwierdził zapewne, że będzie bronił Hetmana i nie pozwoli sobie na zagrania typu skoczek na D5. Bardzo ciekawe tutaj też warianty mogłyby powstać, na przykład jakby teraz powiedzmy czarne zagrały jakiś taki ruch typu B6, no to Trzeba bardzo uważać na takie posunięcie skoczek D5 Dlatego, że na przykład po wybiciu po, yy, Przepraszam, to jest wtrącenie Król, bicie Hetmana Bicie tutaj Z paru gońców zostałyby białe Oczywiście pozycja jest nadal yy, takiej powiedzmy równości Ale para gońców dla człowieka Jest już całkiem okej okay. Tutaj trzeba bardzo na pewno też czarnymi byłoby uważać Link pewnie by na coś takiego poszedł yy, No na po oczywiście tutaj Po swojemu skoczek F8 i teraz białe zagrały skoczek z GN4. Pozycja w tym momencie się nieco upraszcza. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło bicie. Nastąpiło bicie, wymiana Hetmanów, czyli przechodzimy tutaj do końcówki i goniec zagrywa na D7. Można by powiedzieć, że tutaj ten plan z H4 nie wyszedł. Ale jestem przekonany, że Ding też mniej więcej wiedział, jak się tutaj zachowywać. Może coś mu się w trakcie nie spodobało, ciężko to powiedzieć, ciężko to stwierdzić. Teraz co zagrał Chińczyk nieco zaskakuje. Ja myślałem, że on będzie tutaj grał wieżą, bierze AB8 i jakaś tam aktywność się łapie. Jest to pozycja równa i myślę, że dalej taka normalna do gry. Nic się tutaj wielkiego nie dzieje, prawdopodobnie by się to skończyło jakimś remisem niedługo. Ale Ding zagrywa posunięcie, które jest ambitne. I w moim przekonaniu jego gra dzisiaj naprawdę była taka, taką grą, którą gra, gra o całą pulę. No i goniec b4 między innymi jest tego przykładem. Oczywiście komputer tego ruchu trochę nie lubi, ale ja uważam, że to jest bardzo ciekawe podejście. Nastąpiło bicie. Mimo, że są zdwojone pionki, to one są ustawione na czarnych polach. Goniec białopolowy, goniec białopolowy. No, stwierdzam, że i tak to jest pozycja mniej więcej równa, ale Ding w każdym razie próbuje coś tu zamieszać, według mnie. Goniec zagrał na C6 z atakiem na skoczka, no i ten skoczek zagrał na C5. Bardzo, bardzo odważna decyzja uważam. Myślę, że spokojniej byłoby zagrać goniec F3 i na przykład po ruchu A5, żeby szybko tutaj otwierać linię i wchodzić wieżami, mieć tą aktywność. Po wymianach tutaj nawet białe mogłyby zrobić roszadę, to prawdopodobnie ta pozycja też bez żadnych kłopotów skończyłaby się remisem. No, ale cóż, poszło inaczej. Więc w tej sytuacji skoczek zagrał na C5. Nepo tutaj zbił na G2, myśląc sobie troszeczkę czasu. Zbił tego pionka, czyli pionek więcej po stronie czarnych, ale jest wieża G1, koniec wrócił na D5. To jest taka prowokacja do tego, żeby zagrać E4, ale lepszych ruchów niż E4. Niestety nie ma. To są ruchy wymuszone. Goniec na C6 i jest posunięcie B5. Zobaczcie, to jest wszystko z wykrzyknikami, czyli posunięcia dobre, ale to też nie są jakieś posunięcia wybitne. To są normalne ruchy. Goniec zagrywa na E8 i oczywiście drink odbija teraz pionka na B7. Tyle, że w tej sytuacji, zwróćmy uwagę, jest pionek A7 i dwa zdwojone, więc jakby przyszło co do czego, to ten jeden pionek zatrzymuje te dwa pionki białych, a tu po stronie prawej na królewskim skrzydle jest jeden pionek Mniej, można powiedzieć, no, szczerbaty, szczerbaty pionki się tutaj trochę ustworzyły, że tak się wyrażę, ale to e, Dink tutaj gra dalej. E, zaczę się tak. Nepo zagrał wieżą na D4 i wieża C4. E, no i próba wymiany, oczywiście, wiesz. Co pewnie na, na to Ding liczył. W ogóle Chińczyk tutaj lubi grać takie pozycyjne szachy, próbować dusić. Tak na oko patrząc, jakby nastąpiła wymiana i goniec by wybił, to myślę, że ten skoczek, jakby się na D6 ustawił, przeszedł sobie król i wieża na A1, to białe tutaj myślę, że miałyby takie satysfakcjonujące wrażenie, że jest dobrze. Jednak wieża zagrała na D7, skoczek wrócił na C5. Wieża C7 związanie i teraz bardzo dobry ruch Dinga, najlepszy w pozycji wieża C3. Dlaczego ten ruch jest taki dobry? Chociażby z tego powodu, że bronimy pionka, którego goniec atakuje w tym momencie i wieża też jest broniona. E, dzięki czemu to związanie nie jest jakieś e, straszne, ale po wieża AC8 Ding zagrywa moi drodzy B4. Za chwilę do tego ruchu wrócimy, tylko pokażę taką ewentualność, jaką można by było zastosować, choć to jest dosyć trudne. Skoczek B7 byłby niezłym ruchem. Dlatego, że po wymianie. I po stracie pionka ze strony białych, białe troszeczkę zaczynają oddychać figurami. I wieża by wróciła na C7, skoczek D6. Mógłby powstać, cieka powstać ciekawy wariant. To jest pozycja mniej więcej również równa bez pionka. Ale na przykład po wieża D7, ruchu E5, żeby bronić. No to tutaj po ruchu F6 nie musimy się obawiać, bo król schodzi, a tam goniec cały czas jest do zbicia. Ale na przykład skoczek G6 i po ruchu król E3, żeby zejść ze związania. Co jest ciekawe, skoczek... Skoczek mógłby zbić na h4, bardzo ciekawe warianty. I nawet jakbyśmy wzięli tego gońca, to jest szach skoczkiem król powiedzmy na f3. Skoczek d4, zobaczcie z widełkami, więc król się musi tego trzymać. I wbrew pozorom tutaj mógłby nastąpić remis. No, król e4 jeszcze można spróbować, jak szacha dałaby wieża. Król f3, to skoczek h4. Tak naprawdę nie widzę tutaj jakiejś wielkiej mm, opcji, żeby to wygrywać białymi, mimo wszystko, po król G, g3. Skoczek f5, król g2. Król f8 i tak naprawdę po, nie wiem, takim ruchu wbrew pozorom czarne tutaj mają niezłą aktywność. Ale to jest też na pewno spora odwaga do tego, żeby coś takiego grać. Ja myślę, że tak strzelam, że człowiek może dałby radę to wygrać białymi, ale to też trzeba bardzo precyzyjnie grać czarnymi i na to uważać. No pewnie ciekawy jestem właśnie, jak zagrałby w takiej sytuacji Nepo. Jednakże nastąpiło b4. I teraz skoczek d7 ze strony czarnych, to jest podważenie oczywiście skoczka i tutaj moi drodzy Ding bardzo lawiruje, bardzo bo zagrywa wieżą na g3. Ruch taki bardzo bardzo niepewny. Przede wszystkim należałoby grać królem na d2 i po wymianie tutaj na c5 wszystko do końca mogłoby być wymienione. Zagrać wieża b1. Myślę, że tą pozycję Ding byłby w stanie zremisować. Mimo, że ma piona mniej, ale kto by chciał grać taką pozycję i się bronić? Mało kto, bo czarne tutaj nie ryzykują niczym, a pozycja na pewno do obrony jest trudniejsza niż próba wygrywania jej czarnymi. No cóż, poszło w partii następująco. Wieża G3, no to tutaj Nepo zbił tego skoczka. Oczywiście, bicie z tempem jest jak najbardziej możliwe, ale nastąpiło takie bicie, dlatego że jak G6 nastąpi, to my zawsze mamy ruch C6, więc czarne na pewno musiały odbić. No i teraz wieża zbiła. Król F8 i goniec D3. Ta pozycja jest taka, powiem szczerze, mało pewna. Tu trzeba uważać, bo pionka wziąć nie wolno. Dlatego, że po wybiciu yy, i wybiciu jest wieża G8, król 7, taki strzał. Szach, powiedzmy, król E2 i bicie. No i tutaj tak naprawdę to się skończyłoby remisem. E, więc e, tutaj czarne też, jeżeli chcą grać na wygraną, no to coś takiego nie powinno być zagrane. Jednak pogoniec D3 nastąpiło wieża D8 i teraz Dink niby się bardzo myli, ale niby, już mówię dlaczego. Król E2. Dlaczego ten ruch jest zły? E, tutaj przede wszystkim należało grać król D2, wbrew pozorom, dlatego, że w, nie wpuszczamy wieży na C3. Taki ma, mały niułast. Oto to oczywiście też się nie martwimy biciami gońcem na B5, bo jest szach i zbijamy wieże I e, bez problemu tutaj białe, powiedzmy, kontrolują e, opcję remisową, że tak się wyrażę. E, więc e, to wróćmy do partii. Po król E2 wieża zagrała na C3. No, jest atak na końca. Nastąpił szach, król E7 i wieża zagrała z jedynki na G3. I w tym momencie Nepo zagrywa takie posunięcie, które zdziwiło chyba wszystkich, którzy oglądali transmisję na żywo. Ruch E5. Ja powiem tak. To posunięcie mi się na przykład bardzo podoba ze z punktu strategicznego, dlatego że pionek staje na czarnym polu i blokuje pionka, który jest na białym polu, a gońce są białopolowe, to może mieć duże znaczenie. Lecz jak cofniemy sobie tutaj ten ruch, to wieża B3 okazuje się tutaj posunięciem niby najlepszym, ale tak mi ciężko to ocenić, dlatego że niby takie szukanie aktywności, cały czas tutaj atak na te pionki, jakieś opcje szacha, nacisk na gońca. Tylko, że silnik teraz tak troszkę to tłumaczy, że nie jest tak źle, powiedzmy. Bardzo ciężko mi to wyjaśnić, powiem szczerze. No, nie wiem co tutaj Nepo naprawdę miał w głowie. Dink z żelazną miną grał tę partię. Cały czas ten sam wyraz twarzy, więc ciężko było odczytać jego emocje, co jest też dobre dla niego. No, ale wróćmy do partii. Dlatego, że po ruchu E5 wieża zagrała na H8. Wieża na D6 pionka tego broni, i teraz Dink popisuje się. Bardzo fajnym e, uproszczeniem i taki chyba jedyny ruch w partii, który jest, znaczy nie jedyny ruch, tylko chodzi o to, że w tym momencie jedyny dobry ruch. B6. Czy ktoś z Was na taki ruch, ruch by wpadł? I o co w tym posunięciu chodzi? Chodzi oczywiście o oddanie pionka, żeby uprościć grę. I zobaczcie, czy byśmy wybili pionkiem, czy wieżą, to jest bez znaczenia. Dlatego, że wchodzi ten sam motyw, czyli piękny ruch wieża E8. Wspaniałe posunięcie, które daje możliwość. Obrony. Dlaczego? Nie, właśnie nie ataku, tylko obrony. To jest też ciekawe. Jest gońcem szach. Wieża wybija i wieża C3. Ding poszedł na wieżówkę z pionkiem mniej. Moi drodzy, tutaj oczywiście czarne nie ryzykują absolutnie niczym. To białe muszą uważać. No ale już Ding podjął taką decyzję, że nie jest w stanie wygrać. Coś tam mu nie zagrało w pozycji, więc będzie walczył o remis. Jak to się toczyło dalej? Król D7 wieża F3 na pionki, szuka, właśnie szukamy tutaj w wieżówce słabości, staramy się atakować, król to broni, wieża wraca, no więc czarne zrezygnowały już z król D7, bo to nie działa, więc poszło A5, nastąpił szach, król się trzyma blisko pionków, szach, król G7 i wieża A6. No i to się nazywa aktywna obrona. Pamiętajmy o tym, że w wieżówkach, jak jest taki pionek dale, daleko oddalony bandowy czy niebandowy, to zawsze stajemy wieżą za pionkiem, a nie przed pionkiem gdzieś w tych miejscach, bo będziemy mieli problem i pozycję możemy po prostu przegrać. Tutaj Dink się broni dobrze póki co. Wieża dała szacha, król F3, wieża A2. No to jest też typowy schemat, ta wieża szuka też aktywności i będzie chciała e, pomagać pionkowi w dojściu do pola przemiany. Król G3, białym nie pozostaje nic wielkiego tutaj, jak po prostu stać w miejscu. H5. No i tutaj seria takich posunięć, powiedzmy w miejscu, które nie wymagają jakiegoś wielkiego komentarza, tylko zobaczenia jak grają panowie. Zobaczcie, że tutaj cały czas białe w miejscu, czarne tak naprawdę również tańczą w miejscu. I teraz, w tym momencie, no, Nepo postanowił zawalczyć, czy co, pulę i zagrywa król D7. I zobaczcie, że zostawił pionka. Nie wiem, czy ktoś z nas miałby odwagę, żeby coś takiego zagrać. Co znaczy odwagę? Bardziej chodzi tutaj o to, żeby dobrze to przeanalizować, czy to się faktycznie kalkuluje. Wieża zbiła tego pionka, czyli w pionach jest porówno, ale jednak powierza B2. Wieża musi wrócić i pilnować tego zaawansowanego piona. I wieża dała szacha. Jeżeli tutaj nastąpiłoby A2 to moglibyśmy być spokojni białymi o remis dlatego że sobie tańczymy królem w miejscu e, więc nic się wielkiego też nie dzieje wieża dała szacha król na g2 i król c7 e, w tym momencie Ding również moi drodzy zagrywa najlepsze posunięcie w partii to się nazywa wspaniała taka powiedzmy e, e, aktywna obrona Posunięcie f4, oddanie pionka, żeby wyrobić wolniaka i troszeczkę tutaj tego króla też zapędzić do pracy nad obroną tego pionka. Już mówię, jak to wyglądało. Bicie na f4, e5, król b7. No i ta wieża, oczywiście, ma tutaj swobodę na linii A, więc ona może od króla sobie też uciekać. Król c6, wieża dała szacha. Jeżeli król pójdzie na d5, to tym pionkiem uciekamy. Jeżeli w ogóle białe zbiją tego pionka, to remis jest gwarantowany, moi drodzy. Nastąpiło król b5, wieża a7, król b6, wieża a8, król c5. No nie popróbuję z różnych stron. Wieża a6. Król znowu do wieży, wieża a7, no i tutaj oczywiście trochę potańczyli, jak zwykle. I król na d7, po już w tym obszarze widać, żeby nic nie zrobił. Też tym królem za bardzo nie mógł iść w tę stronę, bo ten pionek jest dosyć szybki i czasami po prostu jest tak, że wieża oddaje tutaj swoje życie za pionka. Król zdąży pójść po pionki i też zremisować tę te pozycję, jak czarny król będzie po prostu daleko, na przykład w tym rogu. Król zagrał na f2, król a 7 Król w miejscu, wieża E3 No i tak sobie tutaj w miejscu trochę panowie pograli I w tym momencie Po królce 7 Nastąpiło E6 Król zagrał na D8 Tutaj oczywiście jakby na przykład król zagrał na B7 To w tej sytuacji wieża A4 I też się nie przejmujemy, że tracimy pionka Bo zbijamy tego Więc też wszystko działa Król zagrał na D8 Król wieża A7, król E8 Król i zbicie pionka nastąpiło w tym momencie, więc Ding odbił tego piona bandowego. Nastąpił szach, król F2, wieża, wieża A5. No tutaj jest forsowny yy, wariant. Król podszedł, król wieża. No, i panowie się zgodzili w tym momencie na remis, dlatego że to jest remis po wybiciu. Oczywiście bez problemu tutaj remisujemy. Moi drodzy, będziemy mieli dogrywkę w meczu o Mistrzostwo Świata. Będzie się jeszcze wiele, wiele działo. Ja myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik patrząc na całe 14 partii w tym meczu i zobaczymy co się wydarzy. Kto zostanie tym Mistrzem Świata, jeszcze nie wiadomo. No cóż, ja kibicuję Dingowi. Ding wychodzi naprawdę wiele razy z opresji i musi się bronić, i to na pewno psychicznie może go podbudować. Mam nadzieję, bo po prostu mu kibicuję, ale Nepo też jest świetnym zawodnikiem. To nie jest tak, że ja go nie lubię. Absolutnie. Obydwu zawodników szanuję. świetne styl gry prezentują, więc zobaczymy, co się wydarzy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.